każdy z nas codziennie spotyka bardzo dużo różnych problemów. Ja na przykład bardzo lubię spacerować brzegiem rzeki, jednak ostatnio zauważyłem, że jest ona dosyć mocno zanieczyszczona i można tutaj spotkać dużo różnych śmieci. Również woda nie jest w najlepszej czystości. Aby rozwiązać ten problem, można wykorzystać do tego metodę design thinking, a konkretnie jeden z elementów tego procesu, jakim jest szybkie prototypowanie. Każdy z nas może zbudować działający prototyp urządzenia, które pomoże rozwiązać nasz problem. W tym wypadku zajmiemy się budową maszyny, która pozwoli oczyścić wodę z zanieczyszczeń. Na początku dobrze jest zdefiniować sobie, czym tak naprawdę jest prototyp. Najlepiej jest to wytłumaczyć na prostym przykładzie, jakim są tak zwane crash testy. Na pewno każdy z Was widział rozbijane samochody z manekinami w środku. Robimy to po to, aby sprawdzić, czy w nowym modelu samochodu działają wszystkie systemy bezpieczeństwa, czy na przykład poduszki powietrzne otworzyły się w odpowiednim momencie. Dzięki temu nie wypuścimy od razu serii wadliwych samochodów, tylko wypróbujemy na prototypie wszystkie nasze pomysły. I właśnie po to budujemy prototypy, żeby sprawdzić nasze pomysły, które powstały w naszej głowie, po to, żeby uniknąć potem wpadek przy produkcji na większą skalę. Do realizacji naszego zadania wykorzystamy jeden z elementów procesu design thinking, który składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem tego procesu jest zbieranie obserwacji na temat użytkowników, którzy będą korzystać z naszego rozwiązania. Następnie dokładnie definiujemy sobie problem, który potem będziemy rozwiązywać. W następnym etapie wymyślamy różnego rodzaju rozwiązania, które w czwartym etapie prototypujemy. Te szybkie, proste prototypy testujemy razem z użytkownikami i zbieramy informacje zwrotne. Tak jak widzieliście, do budowy prototypu potrzebujemy bardzo prostych materiałów, jak kartka papieru, karton czy taśma klejąca. Jeżeli chcecie się przekonać, jak zbudować prototyp, zapraszam na moje zajęcia.